Karta jest bardzo prosta, bo formatu A5, biała, na której widnieją tylko dwa nazwiska i dwa miejsca na postawienie jednego znaku X, bo wtedy głos będzie ważny, bo jeżeli postawimy dwa znaki X, no to głos będzie nieważny, albo żadnego jak nie postawimy i wrzucimy do urny, to też głos będzie nieważny. Pojawiały się takie doniesienia, że wyborcy dopisują różne rzeczy do spisu wyborców, na przykład znaczenia, swoje zdanie na temat kandydatów. Mogą, to znaczy ja nie zachęcam, prawda? Natomiast jak wyborca coś napisał, namalował, wierszyk napisał na przykład, albo jakieś swoje zdanie, co sądzi o czymś, to oczywiście nie ma to wpływu na ważność głosu pod warunkiem jednym. Nie zamazał tym swoim opisywaniem kratki przeznaczonej na postawienie znaku X, no bo jeżeli wtedy to opisywanie zajmie miejsce przeznaczone na głosowanie, no to będzie głos nieważny.